told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you. Dzień dobry, moi drodzy, witam was w moim kolejnym filmiku. My w trasie wstaliśmy dziś na wschód słońca, tak jak widzieliście, nagrałam, co jest naprawdę rzadkością. Jedziemy, mamy 6 godzin drogi przed sobą, a więc trochę jest, nie wiem jak to utrzymamy. Tyłki nam chyba odpadną po tych 6 godzin. Zabieramy was ze sobą. Zapraszam do oglądania. Miały być mega upały. Zobaczcie na niebo. I ulica mokra. Jeszcze 40 km. No, a więc... Już się rozjaśni. Docelowe! Uhuu. Dojechaliśmy, Nikolka. Jesteśmy w Dąbka. Nagrywamy od wejścia. Nasz pokoik. Tu mamy szafę. W szafie jest chyba lodóweczka tu wbudowana. Oczywiście. Mamy czajniczek i filiżanki. Tu mamy takie długie biurko. Telewizorek. Łóżko. Tu są dwie niby kanapy dla dwóch osób, ale wydaje mi się, że trochę ciasnawo by było. No i mamy klimę, no jestem w szoku po prostu. Klimatyzacja, a my wentylator żeśmy wzięli. Tu mamy balkonik. Z balkoniku widać miasteczko. Pierwszy posiłek sapcia oczywiście tatara. Nikolka ma rosu. A Kundzia ma drinka. I nic innego. Tak rozpoczynam pobyt. Zobaczcie to. Kundzia zamówiła dorsza w cieście. Zobaczcie, jaki ogromny przyszedł. Kundzia się dzisiaj naje. Sapciowy oczywiście też. Mam nadzieję, że będzie tak pyszny, jak ładnie wygląda. A zobaczcie tutaj, spa dla dziewczynek, warkoczyki, tatuaże, bardzo fajnie pomyślane, z lusterkami, kanapy w stylu Barbie. Moje dzieci, tu starszy syn, tu młodsza córka. Nareszcie mamy pogodę, chociaż na koniec wakacji troszeczkę
troszeczkę słoneczka. Zobaczcie w kuchni, w naszym tym. Teraz wchodzimy, jaki fajny obraz. W obraz, w ramę taką drewnianą jest wklejony widoczek i wieczorem podświetlony LEDami. Super to wygląda. Nikola tak, wow. Tyś taki namalował? Nikola mówi, wow, jaki piękny. Nie, Nikolko, to jest taka fototapeta naciągnięta. Super to wygląda, nie? Naprawdę świetny pomysł. Sprzedaję Wam taki patent, że możecie tak sobie robić w swoim domu. Przepiękne. No, nagrywam, jak strzelasz gola. Blisko było. Ty to potrafisz coś wygrać porządnego. No szkoda, że nie kapelusz. Dziękuję. A to na kapelusz to ile trzeba mieć? To wtedy też rower miałem wygrać. No, już obiecywałeś Patrycji. Dobra, w tym roku rower. Akurat taki. W tym roku rower, tak? Już po rowerze. Liśka bym zrzucił. Po rowerze. Co dostał? Mańki? Nagroda pocieszenia. Mańki, karabin, pistolet, kapelusz i mam ten parasol. Coś z dołu. O, do góry. No, trzymaj, nie puszczaj w dół. Ściągaj ją. Ciągnij ją do siebie. Ciągnij, nie puszczaj. Dajesz. Super. Ściągnęłaś. O, i bańki. I bańki. Fajnie. Majster w różowym bębu. Na wakacjach. Barbie autem. Jak Flintstonowie. Bolą trochę nogi. Tu dopiero jest meleksik, zobaczcie. Taka czerwona bryka. No takiego to jeszcze nikt tu nie widział. Nie jest tam strasznie? Zobaczymy, jak Nikolę wykrzywi. Nie to. Tu w tą chyba, w prawo, jak się spojrzał. Pani powiedziała tak? Nie wiem. Ale chodź, chyba zawsze w prawo. To my strasam tylko, Nikolka, wchodź. Idziemy za to. Chodź. O. Tu, zaczynamy od tych. O, masz! Hello! A nie widać tego. Zobacz na nagraniu. Widzisz to? Jestem mały na nagraniu. Tu, wyżej weź kamerę. Ale głupio to wygląda. Nie no, zobacz, na dole to jestem mały. Ale tu zobacz, jak podejdę, to jest taka, zobacz, podłużna. Widać to? Ale zobacz, jak ja wyglądam. No, Nikola. Jaki brzuch. Ale nie, no na nagraniu tego nie widać. Nie jest. Tak? Patrzcie, jak na mnie, patrzcie na mnie. Tutaj jak sobie skacze. No, krótkie nóżki masz. Krótkie nóżki. O, matko i córko. Straszne mam nogi. Takie tłuste. Za Nikolę tu jaka malutka. Patrz na moje palce. Wszystko tata, tak. Nagraj mnie. Tata, nagraj mnie. Ja cię nagrywam, jaka jesteś długa. Tata, nagraj mnie. Tata, nagraj mnie. Zobacz nogi. O Jezu, mama zaczki ma nogi. Przesuń się. Zobacz moje nogi! Zobacz, Sebastian, moje nogi! Musiał zobaczyć moje nogi! Zawsze chciałaś mieć blondynkę z długimi nogami? Powiedz! Jakie nogi! Ej, patrz na mnie, jakie mam długie łapy! Patrz, jakie mam długie łapy! A ty stań teraz z tymi nogami. Slatterman? O Jezu, masz długie? Ale to spodenki są. Ale no. O, teraz masz fajne!
Nareszcie wysoki, co? Też mam mój tkwi. Patrzcie na mnie! O! Patrzcie na mnie! O, normalnie. O Jezu, zobacz Nikola moją stopę! Patrz na moją stopę, jaka długa. A może tak naprawdę wyglądamy, a my mamy lusterkę? Może. Boże, jakie mam tłuste nogi tu. Patrzcie na mnie tutaj. Tak średnio. Jestem Andrzej. Tak jest tenisa, to chyba wali. No, fajne. Tata, zobacz! To zobacz, jakie jest. Jak to? A, zobaczcie, to takie są na przykład szyby. No teraz jestem Andrzej. One są powykrzywiane, no. I każda inaczej wykrzywiona i wtedy zmienia kształt. Widać to? Bo jak jestem Andrzej. Mój mąż składa kolejny raz ten namiocik i za każdym razem ma ten sam problem. Nie wie, jak ma go złożyć, żeby był taki jak fabrycznie włożony do tego kółka. Nawet wczoraj na YouTubie filmik oglądał. Już wiedział, jak to się robi. A już dziś zapomniał. No tak. Zobaczcie, jaka pogoda się brzydka zrobiła, mglista. Tu jest troszkę zaciśnie już tak dalej od morza. Ale dopiero było gorąco, upalnie, kąpaliśmy się w morzu, wchodziliśmy, było cieplutko, a teraz się zrobiło tak mega mglisto, nie wiem czy tam widać, jakaś słaba widoczność. I do tego się zerwał wiaterek, a więc uciekamy, przyjdziemy sobie później, jak się wypogodzi. Dopiero tu jeździł z Patitą kilka lat temu na łabątku, a teraz z młodszą córą. Rączkami. Tu się klika taką
zabawką. Lata piłka i trzeba bronić, jak widzicie tu, czarny bramek. Tata bez emocji, totalnie. On jak gra, to nie cieszy się ani bez emocji. O, zobaczcie jaki. Strzelił gola i nic. No, to ja poszłem. O, nie, to grałem. Ostatni raz gram. Nie, nie mam. Idziemy na kolację.